Bonjour, bonjour, wracamy. Wracamy po długiej przerwie. Trochę nas nie było, znaczy w sumie ogólnie na Instagramie było, ale nie było filmów żadnych, ponieważ skończyliśmy projekt korsykański. Wszystkie filmy zmontowane i udostępnione. Później było trochę przerwy, a później zacząłem szkołę, więc wszystkie weekendy i wieczory zajmowane, więc nie ma kiedy za bardzo nagrywać, ale korzystając, że mamy wolny weekend, jedziemy sobie na grudniową wycieczkę. A jako, że jest już prawie, że koniec grudnia, więc robimy sobie taką świąteczną wycieczkę i jedziemy do małego miasteczka, które nazywa się Luceram, gdyż tam są szopki bożonarodzeniowe w całym mieście porozstawiane i jest to podobno atrakcja turystyczna warta zobaczenia. Już dawno nigdzie nie jechaliśmy na żadne wycieczki, żeby nagrywać, dlatego wznawiamy projekty, na ile czas pozwoli. Miasteczko Luceram znajduje się niedaleko Nicei, bo tylko 30 km, ale ostatnio padało bardzo mocno i są podtopione drogi, skały spadające, więc miejmy nadzieję, że dojedziemy, a jak nie, no to trudno. Pogoda jest typowo grudniowa i zimowa, czyli czyste niebo, zero chmur oraz plus 17 stopni. Proszę Państwa, dojechaliśmy już do Luceram. Dzwony pięknie biją. My jechaliśmy jakieś, nie wiem, może pół godziny maksymalnie, więc to jest bardzo blisko Nicei, nie jest daleko. I to jest miejscowość, która jest określana mianem miasteczko żłobków, czyli crèche po francusku, la ville de crèche, czyli miasto żłobków. Idziemy teraz obserwować. Przyjemna różnica między Nicą jest taka, a tym miasteczkiem, że tu jest cicho i spokojnie, a w Nicei hałas. Słońce świeci, nie ma chmur, więc jest przyjemnie ciepło i w tym miasteczku pachnie ładnie drewnem palonym, pewnie w kominkach i w restauracjach palą. No właśnie, brakowało mi słowa. Wcześniej to są szopki bożonarodzeniowe tutaj, no czyli żłobki czy coś takiego. I tutaj jest napisane za mną, o, na plakacie, gdzie to jest, o tam, że to jest, odbywa się to już tutaj od 22 lat i w całym mieście jest szopek 450. Co za śmieci zbierasz? Mapa bardzo przydatna, a nie śmieci. Teraz wiemy, żeby iść tu do góry, a potem tędy. Bo bez mapy poszedłbym tędy na przykład. Do góry za długo się idzie. Ale trzeba zasłużyć na bigos później. Pani z biura turystycznego nas wyczaiła. Widziała, że chodzimy, nagrywamy i robimy zdjęcia. I mówi, że mają takie brzydkie zdjęcia do ulotek, które publikują, że jak będziemy mieli coś ładnego, to żeby im później podesłać i z chęcią od nas odkupią. I oczywiście jedną z ozdób jest esencja i istota francuskości, czyli miasteczko bardzo ładne, stare jak widać i takie stare, że aż
sprawia wrażenie, jakby się miało zaraz rozpaść. A nawet w tym miasteczku występuje szopka pływająca. Wszyscy wiedzą, że Francuzi to kociarze, więc jest alternatywna wersja. I tak łazimy i łazimy i chyba już wszystko zobaczyliśmy. Niektóre są ładne, niektóre są takie byle jakie, ale jako taką atrakcję można to potraktować. A nawet ktoś w domu trzyma prawdziwe, żywe owce. Jest taka jedna śmieszna, malutka. My już usiedliśmy w jakiejś małej, zapyziałej restauracyjce, ale jedzenie będzie na pewno dobre. Nagrywam z telefonu teraz, bo tu jest tak mało miejsca, żebym się z aparatem całym i z gimbalem nie ogarnął za bardzo. Tu nawet nie ma jak się ruszyć. Ja zamówiłem gulasz jakiś z polentą, Tomek zamówił coś innego, jakieś ziemniaki. No i do tego napitek, także czekamy i będziemy. Zjedzone było bardzo dobre, zapłaciliśmy za dwie osoby 40 euro, za dwa główne dania, dwie kawy, jeden deser i jedno piwo, więc cena powiedzmy taka przystępna, ale było bardzo smaczne. Teraz idziemy jeszcze na dalszą część wycieczki, czyli do samochodu i spać. Yeah.